dwa dni przed premierą Halki. Jaki nastrój towarzyszy Tobie jako temu, no, który odpowiedzialny jest za wszystko, począwszy od przygotowania, skończywszy na wpuszczeniu publiczności do tej sali? Ja sądzę, że w tej chwili ja się czuję zmęczony. Natomiast przez 5 miesięcy nie czułem się zmęczony, napięty strasznie. W tej chwili jak gdyby coś pękło, coś wydarzyło się już. Już jest poustawiane, jest wszystko. Począwszy, oczywiście, każdy już jest tak zaangażowany. Ja największe obawy mam 4-3 miesiące przed. 5 miesięcy, kiedy obliczam, jak to będzie. Natomiast później, gdy te moje działania poprzez prasę, poprzez radio, telewizję, te działania powodują, że wszyscy się niejako wciągają. Artyści i widzowie, ci, którzy kochają tą sztukę, ci, którzy są zdania, że to powinno być kontynuowane. I wtedy ja jak gdyby oddaję im to wszystko, oni się zajmują, wszyscy. Praktycznie ja jestem niepotrzebny. Ja wtedy wychodzę na scenę. Co prawda nie jest tak łatwo, ale tak to mniej więcej się przedstawia. Wszyscy są zaangażowani, ale właściwie w tych naszych warunkach amerykańskich jest problem z widownią. Jest problem z porwaniem widowni. Mnogość kanałów telewizyjnych, mnogość stacji radiowych, programów jest olbrzymia. Jeden słucha hiszpańskiego już skrajnie, drugi angielskiego, trzeci jeszcze polskiego. To samo z telewizją i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym dotarcie do tych ludzi, dotarcie do Polaków, do Polonii, ta, która już nie mówi po polsku albo bardzo mało mówi po polsku, dotarcie do Polonii, która przyjechała 2-3 miesiące albo kilka lat, jest zupełnie inne. Inne programy, to jest, każdy ma swoje jak gdyby. I teraz wszystko to połączyć, zmobilizować tych ludzi jest ogromny problem. Ale jak dotychczas, żeby się nie chwalić, to jednak powiem, że ponoć nie było takiego człowieka, który by wciągnął ludzi w taki sposób, że ludzie kupowali 5 miesięcy przed, kupowali im bilety. Biorąc pod uwagę 3 wielkie przedsięwzięcia, więc Straszny Dwór, Baron Cygański i teraz Halkę, jest to niejako stopniowanie, nabieranie zaufania do mojej osoby. Ja tak to sądzę, dlatego że w przypadku Strasznego Dworu ludzie kupowali 2 miesiące przed. W przypadku Barona Cygańskiego już 3 miesiące przed. Natomiast w przypadku Halki na 5 miesięcy przed ludzie się pytali o bilety i praktycznie 4 miesiące przed miałem sprzedane na dobrych kilka tysięcy dolarów, co było, albo naście tysięcy dolarów, co jest sukcesem i sprawia to z kolei, to znaczy ja się czuję bardzo odpowiedzialny, jest to ogromna odpowiedzialność, każdy $1000 wzięty, każdy $1000 zainwestowany w cokolwiek, to znaczy w produkcję tego, co ma nastąpić za kilka miesięcy, no, powoduje, że ja muszę po prostu wiedzieć, że to musi, to nie może być przerwane na jakimś tam etapie, kiedy ja już wziąłem 20 tysięcy. I w związku z tym jest to ta obawa. Znaczy obawy ja nie mam. Jest to ta czujność, która czasami nie pozwala spać od 11 do 6 czy 7. Serc związek wód.
poczekaj, na pewno będą brawa. Już. Wielokrotnie rozmawialiśmy w Łodzi o waszych wojażach amerykańskich, o tym, co do tej pory wydarzyło się w Chicago. Tym razem mamy okazję obserwować, jak reżyserujesz Hulkę, jak bierzesz w niej czynny udział. Jakie są twoje refleksje związane z tym, co do tej pory udało wam się zrobić w Chicago, jak również z tymi próbami, które mają doprowadzić do, miejmy nadzieję, kolejnego sukcesu? No, to znaczy, do trzech razy sztuka, bo Straszny Dwór, Baron Cygański i Hulka. Jeśli się uda, to zaczynamy od początku, znowu do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że z Hulką będzie podobnie jak ze Strasznym Dworem i Baronem Cygańskim, to znaczy frekwencja będzie 100%, a już jest 100%, bo wszystkie bilety są wyprzedane na wszystkie trzy przedstawienia. Jeśli chodzi o pracę z zespołem z Chicago, to praca zawsze układała się wspaniale. Muzycy przygotowani perfekcyjnie, chór również. Wspaniały zespół Vici, który przygotował i tańce góralskie, i poloneza, no, mógłby wprawić się nie jeden zespół profesjonalny w Polsce, w niektórych teatrach, powiedzmy, muzycznych czy oporowych nawet. A jeśli chodzi o naszych artystów, to przecież wspaniały Andrzej Jurkiewicz w roli Jątka, Sylwia Maszewska w tytułowej roli, Tomasz Fitas Stolnik, to przecież głos wspaniały, podpora, filar basowy Teatru Wielkiego w Łodzi, czy Zofia Anna Jeremus. Ale przy okazji Hulki, to po 15 latach miałem przyjemność spotkać się ponownie z Józefem Chomikiem, który w fantastycznej formie jest nadal i mamy wielką nadzieję, że przyjedzie do nas do Łodzi i zaśpiewa może nie Hulkę w Teatrze Wielkim w naszym mieście, a choćby Straszny Dwór, bo już mieliśmy się spotkać przy pierwszej realizacji właśnie Strasznego Dworu tu w Chicago 8-9 grudnia w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że Józef Chomik przyjedzie i zaśpiewa.